here. Fedlock, smoked out cowboat, sequined mountain ladies. I love you all. Takie budujące jest dla mnie to, że ktoś takie filmy robi jeszcze. To kompletnie odbiega od tego, co jest w kinach. Świetnie, ja naprawdę się świetnie bawiłem i po prostu przeżyłem ten film. Także super, naprawdę. Mi się bardzo podobał. Fajna rola Michaela Fassbendera. W ogóle nie wiedziałem, że to jest, cały czas oglądając, nie wiedziałem, że to jest film oparty na jakichś prawdziwych wydarzeniach. I to było takie wow, bardzo chcę teraz sprawdzić tą historię i zobaczyć, wiesz, jak to było naprawdę. Bardzo mi się podobało rzeczywiście rola Maggie Gyllenhaal. Była spektakularna w tym filmie. W sumie nie widziałam jej jeszcze w takiej kreacji, więc zdecydowanie na pewno dla samej jej roli warto jest zobaczyć ten film. Poczucie humoru było bardzo subtelne, ale też właśnie w taki wyrafinowany sposób w tym filmie. Także polecam też z tego względu. Niesamowite kino, taka niesamowita fantazja reżysera, która też nas wciąga i mimo tego, że jest to świat taki nierzeczywisty, jednak jest bardzo prawdziwy, jesteśmy w nim i przeżywamy. Bardzo mi się podobał, naprawdę. Poleciłbym swoim zdaniem, bo to jest zupełnie inny niż wszystkie filmy. I zupełnie nie wiadomo, jest zbudowany tak, że nie wiadomo, co się stanie za chwilę zupełnie. Każdy moment to jest, co teraz nie wpasowuje się w żadne schematy i ma świetne poczucie humoru. Nietypowy i taki no na pewno wyróżniający się na tle wielu, wielu innych rzeczy, na które się chodzi do kina. Tak myślę, że taki film to się zdarza raz na no nie wiem ile lat. Raz na kilkadziesiąt lat tego typu film i świetna muzyka. Bardzo mi się podobała muzyka. Ja szedłem na ten film nie wiedząc o nim nic, nie wiedząc też niestety nic, nie znając dla niego ani niczego wcześniej, co nakręcił. I to było takie dla mnie zupełnie niesamowite odkrycie, także będę zachęcał, ale absolutnie nie będę niczego zdradzał, bo to zabije, mi się wydaje, ten efekt, który ja przeżyłem. Także super, naprawdę fantastyczny wieczór.